Mam też takie poczucie, że po wyborach, po kampanii wyborczej, w której bardzo dużo ta strona demokratyczna, Lewica, PSL, Polska 2050, Platforma Obywatelska dużo mówiły też o podmiotowości samych wyborców, o zmianie na lepsze, o tym, że wiele rzeczy już się skończy. Wyborcy po prostu przychodzą i mówią: no słuchajcie, ale wy o tym mówiliście, wy to obiecywaliście, ma być lepiej, chcemy zmian w telewizji, nie podoba nam się, jeżeli znowu dochodzi do jakiejś manipulacji. Ostatnio mieliśmy chyba z jakimś sondażem jakieś znowu problemy, które były źle przedstawione. Chcemy rozwoju naszego kraju, więc wy teraz macie to realizować. I myślę, że to może być zaskakujące, zwłaszcza dla polityków tego starszego pokolenia, że nagle się okazuje, że ci wyborcy faktycznie przychodzą i oczekują realnych działań.